Siema, z tej strony Walery. Dzisiaj dwa słowa o montażu kolimatora do gloków w systemie MOS. Wielokrotnie już o tym mówiłem, ale pojawiają się ciągle pytania o płytki, o Most adaptery. W jak to momencie, jest? w obecnej wersji jest tak skonfigurowany, że do wycięcia w zamku potrzebujemy adapter. W zestawie do gloka dostajemy cztery płytki, które są zrobione z jakiegoś gównolitu. Tutaj na zdjęciu widać, jak jedna z płytek pod Leopolda Delta Point Pro jest wygięta. Nie wiem, w jaki sposób można wyzerować kolimator i zachować pewną powtarzalność, więc osobiście ich nie polecam, działają słabo. Teraz tak, to czego ja używam już od dłuższego czasu, to jest C&H Precision Weapons. Nie jestem przez nich sponsorowany, kupuję to za własne pieniądze, po prostu uważam, że to jest dobry, sprawdzony sprzęt. I teraz zwróćcie uwagę na przykładzie dwóch kolimatorów. Aimpoint Acro ma swój dedykowany montaż do swojego kolimatora zrobiony pod Glocka w systemie MOS. Kwestia jakości wykonania. Widać fragmenty z obróbki. To jest powiedzmy detal, ale teraz uwaga. Zważymy sobie to. 32 gramy. Płytka montażowa. Teraz rozwiązanie alternatywne, czyli C&H Precision Weapons 9 gramów. Jeszcze raz. 32 gramy do 9. Taka jest różnica. I teraz w połączeniu z kolimatorem pamiętajcie, że taką masę wkładacie na zamek broni, która musi pracować, więc jest to zajebiste obciążenie. Mamy jedno. Teraz druga Tu wersja. jest Jest montaż, który dostajemy od Holosana. On jest dedykowany pod footprint RMR-a, ale rozmiar myślę, że da nam podobne parametry i podobną masę. 33 gramy. CHP WS-ik 8 gramów. Sprawdźmy jeszcze raz. 9. 9 gramów. To samo jest, jeżeli weźmiemy sobie płytki przykładowo pod glokowskie, zrobione pod RMR-a. 20 gramów. C&H Precision Weapons 8 gramów. Generalnie średnio możemy przyjąć, że płytka montażowa waży 8-9 gramów. Wykonana jest z aluminium lotniczego 60-65. Dodatkowy element. Tu jest płytka pod akro. Zobaczmy sobie jej grubość. 5 mm. 5 mm. A to jest CHPWS. Niecałe 4 mm. Czyli zyskujemy znowuż na wysokości tego montażu i na masie. Dodatkowo, co jest ważne, w zestawie do montażu otrzymujemy poza samą płytką dedykowane śruby, dedykowane bity, tak żebyśmy nie mieli wątpliwości, czym to dokręcać, oraz VibraTie, czyli alternatywa do Loctite'u, rozwiązanie, które stosujemy na śruby, żeby nam się nie luzowało. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie i dobra alternatywa dla płytek standardowych. Co jest Glock swojej ciekawe, nowej generacji MOS-a pokazał wycięcia już pod dedykowane footprinty kolimatorów. Czyli będziemy mieli od razu wycięcie pod przykładowo RMR-a, Leopold Delta Point Pro czy Holosana. I wtedy możemy sobie zamontować to bezpośrednio. Natomiast na razie, dla osób, które posiadają MOS-a obecnej generacji, jesteście skazani na adaptery Glockowskie, darujcie sobie. Warto wykorzystać coś porządnego. Dwie śruby, VibraTie, na to kolimator i wszystko śmiga. Tyle ode mnie. Pozdrawiam.